Szóstka po raz dziewiąty podjęła akcję Gwiazdka w sercu. Otwieramy serca dla dwóch uczniów potrzebujących pomocy medycznej, zaawansowanej pomocy medycznej. I dlatego występujemy, kawiarenka jest również, mamy stoiska, zaangażowani są uczniowie, również absolwenci i wszyscy nauczyciele z naszej szkoły przy wsparciu dyrekcji. Przede wszystkim zaangażowały się jednak dzieci. My jako rodzice skupiliśmy się tylko i wyłącznie na zaopatrzeniu tego wszystkiego, czyli podarowaniu czy przyszykowaniu dzieci do tej imprezy. No i dlaczego? Myślę, że to pytanie jest retoryczne. To jest bardzo potrzebne, tak? Dzieci uczą się oczywiście tego, jak można pracować w grupie, tego, na czym to wszystko polega, tak? I myślę, że oddadzą to nam w dorosłym życiu po prostu. Przede wszystkim mój syn jest w klasie, która organizuje, współorganizuje w tym roku Gwiazdkę w sercu. Dodatkowo no, dzisiaj troszeczkę przystrajaliśmy salę. Może uda się coś wylicytować. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś kryptoreklama tutaj, ale również podarowałam jako właściciel firmy voucher. W związku z czym też mam nadzieję, że ktoś przekaże pieniążki dla dzieciaczków. No, po prostu lubimy pomagać i ważne jest po prostu też, ważni są inni ludzie. Ja się włączyłam w pomaganie, bo uważam, że warto pomagać, ponieważ na przykład jeżeli pomagamy, to jakieś osoby mogą to uszczęśliwić i to jest jakby dobry uczynek. Ja na przykład dobrze się z tym czuję, że pomagam innym i jestem na stoisku loteria.